Tam jest chyba ze 6 osób zaangażowanych, ale już jest wszystko w porządku. I uwaga, jest sygnał do startu. I konie ruszyły. Kto tam złapie start? Tam nieźle ruszył Mediator, ale na prowadzenie już wyszedł El Cozio. El Cozio, blisko jest Sarex. Dalej w czołówce także Mediator. Tam jest w czołówce Ender. Dalej gęsto stawkę zamykają Diplofaza i Nikifor. El Cozio narzuca dość mocne tempo. Na drugim miejscu jest Nearly Perfect. To już jest czołówka wyraźna. Na trzecim miejscu galopuje Sarex. Dalej tam jest Ender czwarty. Piąty Mediator. Jest tam Administrator. Oj, stawka się bardzo, bardzo rozciągnęła. Ostatni jest Nikifor. Z tyłu galopuje również Julie. Z tyłu galopuje także Deviator. Przed wyjściem na prostą El Cozio ma przewagę, goni go Nearly Perfect. I El Cozio wyprowadza na prostą, trochę się konie tam rozrzuciły po polu. Przy wewnętrznej dobrze finiszuje Sarex. Od pola Nearly Perfect, jest tam także Julie w czołówce. I tutaj Diplofaza największym kołem, środkiem toru Diplofaza. Ona obejmuje prowadzenie. I tam jeszcze doskonale przyspieszył Ender. Sarex, Ender, Diplofaza wyłamała. Diplofaza wyłamała, tymczasem tutaj walka Endera z Sarexem o pierwsze miejsce. I pierwszy na celowniku będzie Ender, drugi Sarex, trzeci El Cozio. I czwarty kończy Nearly Perfect. Tutaj dopiero do ostatnie konie do celownika, jako ostatni kończy Deviator.